Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym materiale z Yes, Your Grace. Zaczynamy kolejny tydzień, tu widzicie podgląd tygodnia 16. Na razie na te rzeczy mnie z ulepszeń nie stać, więc zaczynamy dalej. Kontynuujemy. Go przyleciał. Kogo to mamy? Lady Lena, Sir Frederick, Wieśniak. Aha. Sir Frederick to będzie pewnie teraz rozwiązanie tamtego. Tu widzę, mamy list. Wiadomość od Petra to już było. Okej, dobra. No dobra, zaczynajmy od niej. Miło mi Cię poznać, Wasza Wysokość. I moje szczere kondolencje z powodu Tolsa, chociaż wcale go nie lubiłam. W każdym razie Lors wyjaśnił mi twoją sytuację. Wierzę, że mogę pomóc, oczywiście nie za darmo. Widzisz, masz coś, co chcę dać mojemu synowi. No niech zgadnę, córkę. A właściwie to kogoś. Chciałabym, żeby twoja córka Asalia wyszła za niego za mąż. Wierzę, że znacznie wzmocniłoby to nasze relacje i nadchodzące lata. A na początek pożyczyłabym wam moją armię. 300 w pełni wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy, wszyscy gotowi, by przeciwstawić się Radowi. A wraz z ludźmi 4 sztuki złota i 5 zasobów. Więc co ty na to? Możesz, kurde, znowu kolejna ciężka decyzja. Ale chyba przemyślimy to jeszcze. Będę potrzebować trochę czasu, aby to przemyśleć. Och, oczywiście, mój drogi. Poświęć na to tyle czasu, ile chcesz. Pamiętaj tylko, że Radowia nie będzie czekać, aż będziesz gotowy. No dobra. Sir Frederick. A, to jest jakiś najemnik. Znaczy to... Nie. Dobra. Nouksy wie o twoich planach. Wasza Wysokość. Myślałem, że mamy umowę. Powiedział, że Rum mógł wpłynąć na twój osąd. Jestem szlachetnym rycerzem. Służyłem wiernie i wielu pomogłem po drodze. To chyba sprawiedliwe, że w zamian oczekuję pomocy. Eryk, jesteś głupcem. No tak. Później sobie te jeszcze archiwa uzupełnimy. Wasza Wysokość, chciałem się z wami zobaczyć w sprawie moich brakujących ziemniaków. Ktoś musiał je ukraść i chyba wiem, kto to był. Ale mówią tylko jedna prośba na każdą wizytę. Wygląda na to, że mam teraz o wiele większy problem. Przychodzę z bardzo daleka i kiedy przybyłem, bardzo się zmęczyłem. Ja chciałem trochę odpocząć i usiadłem na jednym z tych ładnych krzeseł w korytarzu. Wiedziałem, że nie powinienem, ale bogowie zdążyli mnie już ukarać. Wygląda na to, że usiadłem na poduszce na igły. I zapiszczała, a ja zaraz podskoczyłem. Kiedy wstałem, moje 4 litery były pokryte kolcami. I to nie wszystko. Czuję się bardzo chory, nawet słaby. Obawiam się, że ten potwór z krzesła mnie otruł. Co mogę zrobić? Podejrzewam, że chodzi tutaj o tego Czkacza, naszej córeczki. Chyba to będzie to. Czkacz. Właśnie, dokładnie. Czkacz? O nie, to brzmi bardzo poważnie. Nie jestem pewien, co możemy w tym zrobić. Myślę, że mogę mieć coś, na co pomoże. Toż to taki? Nazywam się Alena, Wasza Wysokość. Znam się na wyważaniu miksur. Mogę pomóc z magicznymi anomaliami, chorobami, lecz również rany. Wiedźma? Tak, niektórzy mogą tak mnie nazywać, chociaż wolę postrzegać siebie jako dobrze odczytaną kobietę. Do usług. Zdecydowanie moglibyśmy skorzystać z usług takiej osoby, aby wspierać potrzebujących, Wasza Wysokość. Byłby to świetny dodatek do grupy naszych agentów. Gdzie jest haczyk? Chyba tutaj raczej to nie będzie haczyków. Więc... Dobrze, więc czy możesz pomóc temu człowiekowi? Tak, myślę, że mogę pomóc tej biednej duszy. Choć zrobię ci masaż, aby pomóc zmniejszyć obrząd. Idealnie, do naszych szeregów dołącza kolejny agent. To zaszczyt, Wasza Wysokość. Będę również w stanie pomóc podczas bitwy, jeśli będziecie mnie potrzebować. Dziękuję, Aleno. Cedani nie będzie szczęśliwa z powodu Czkacza. Lepiej jej powiem. Zobaczę, czy macie jakieś przydatne książki w izbie Rady, Wasza Wysokość? Będziesz mógł zobaczyć wydatki na usługi wiedźmy w tygodniowym podsumowaniu, Wasza Wysokość. No właśnie. Ajajaj. Możemy jej płacić, kiedy jej potrzebujemy. Wspaniale. No dobra. Czyli mamy tutaj... Chyba jeden mi tylko zabrało zasobu. Tak się nie mylę. Wieśniak i najemnik. Wasza Wysokość, pędle. Nasza wioska została najechana. Byli to mężczyźni ubrani na czerwono i czarno, z głową bestii przebitej włócznią, na ich sztandarach. To z pewnością armia Radowi, Wasza Wysokość. Oznacza to, że się do nas zbliżają, a może po prostu nas drażnią. Drażnią? Zabijanie, okaleczanie i zniewalanie ludzi to tylko drażnienie się? Wasza Wysokość, to nie wyglądało jak cały batalion. To musiał być tylko mały oddział. Wyślijcie nam swoich ludzi. Możemy ich pokonać. Jesteś wyraźnie rozemocjonowany, ale musimy tutaj patrzeć na większy obraz. Jeśli ich pokonamy, z pewnością się zdenerwują i uderzą z większą siłą. Nie chcemy rozpoczynać bitwy zbyt wcześnie. A tolerowanie ich ataków może zachęcić ich do dalszych działań. Wasza Wysokość, musicie coś z tym zrobić. Możemy po prostu pozwolić im deptać naszych ziem. No to chyba ja raczej się posłucham Henry'ego. Wstrzymujemy się. 3 minus, to okej. Nie chcę budzić gniazda szerszeni. Możecie czekać, jeśli chcecie, ale ja nie pozwolę im dotknąć mojej wanny. Powiem chłopakom, żeby naostrzyli swoje widły. Oj, pokażemy tym kundlom zapłacą. Oj. No dobra. Jednej rzeczy teraz sobie uświadomiłem, że ja nie wysyłam generała do... tutaj. A to jest akurat... przydatny. No dobra, to zaraz zrobimy. Wasza Wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealna szansa dla nas, by zdobyć złoto i okazja dla was, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami, 22 wykwalifikowanych mężczyzn do waszej dyspozycji. Za jedyne 16 sztuk złota. No niestety nie, bo ja mam tylko 14 i mi nie stać. Co powiecie? Nie tym razem. Nie jestem zainteresowany waszą ofertą. Nawet nie mam tyle kasy. Dobrze, wrócimy za 2 tygodnie. Może do tego czasu zmienić zdanie lub nazbierać złoto. Okej. Może trochę przedwcześnie, ale sobie tutaj zrobimy. Wyślemy generała. Teraz tak, tu czy tu? Może dowolimy. Wybierz typ agenta, aby zabrać lokalizację. Okej. Generał i wiedźma. Aha. Okej. Dobra, generała tam wyślemy. 1 tydzień. Potwierdź. Wysłano. A do tej Lublany, Luba, wyślemy wiedźmę. Potwierdź. Okej. Możemy go zamknąć. Teraz przeczytajmy list. List ozdobiony pięknymi rysunkami kwiatów. Oto co jest w nim napisane. Znajdź wino w piwnicy. Wlej 7 kropli płynu do szklanki, niech nikt cię nie zauważy. Aha, dobra. To jest ten list, co znaleźliśmy, dobra. Teraz tak. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Byśmy napisali może list do córki. Chociaż widzę, że nie mamy takiej opcji. No dobra, to na razie to wszystko. Stańmy. Dobra, widzę, mamy... A, w sumie mamy... I tutaj jakieś zadanie. Okej. Dobra, córce powiemy o Czkaczu. To jest nasz kokut magiczny. Wasza wysokość. Cedani, twój jeż zmarł. Czkacz? O nie, to wszystko moja wina. Nie powinnam była wysyłać go na misję. Wiedziałam, że nie był gotowy. Powiedz mi, czy przynajmniej ukończył swoją misję? Jego ostatnie zadanie? Misja? Jaka misja? Cedani, wysłałaś jeża na misję? Tak, na tajną misję. Miał zbadać okolice, uzyskać informacje i wrócić do mnie. W ten sposób, gdyby mi pomógł, byłabym mu winna obietnicę, jak w opowiadaniu, ojcze. Nie mogą wykonać żadnych poleceń. Właśnie dlaczego są doskonałe? Właśnie dlatego są doskonałe. Nikt nie podejrzewa jeża. Jak inaczej miałby mi pomóc. No dobra. Kolej. Nie wysyłaj więcej jeży na misję. Ostatni dźgnął wieśniaka, który przyszedł do mnie na skargę. A ja byłam tak blisko zmienienia go w księcia. Teraz Lorsulia, gdy tylko... Jeszcze raz. Teraz Lorsulia już nigdy nie wróci. Cóż, chyba masz rację. Wybacz mi, wasza wysokość. Żadne stworzenie nie jest tak eleganckie, jak... Tak nieustraszone jak kot. Jak Dusty. Następnym razem znajdę najgroźniejszego agenta. Wyszkolę go i będzie na mój każdy rozkaz. Wysiłki Czkacza nie poszły na marne. Och, Cedani, kartofelku. No dobra. Tak, szukam jeszcze tutaj jakichś tych elementów. Roże jelenia. To parę pochodzi od największego jelenia w Davern. Okej. No dobra. Królewska sypialnia. Grody. No dobra. Tak, ojcze. Czy pamiętasz Lady Lenę? Była na weselu twojej siostry. Tak? Dlaczego mi o tym mówisz? Cóż, zapytała mnie, czy nie chciałabyś wyjść za jej syna. Ale zanim wpadniesz w furię, wiedz, że jeszcze jej nie odpowiedziałem. Och, rozumiem. I tak nie będę miała raczej wiele do powiedzenia w tej sprawie. Cóż, nie wiem, co o tym myślisz. Nawet go nie znam. Myślisz, że chcę poślubić nieznajomego? Czy jest ktoś, kogo znasz i kogo chciałabyś poślubić? Nie. Prędzej czy później musimy kogoś dla ciebie znaleźć. Wiesz, jak to działa. Wiem, po prostu nie sądzę, żebym była na to gotowa. Nikt nigdy nie jest na to gotowy, As. No właśnie. Nie wiem, czy z moją mamy rozmawiać? Dziękuję, że pozwoliliście na tę wizytę, wasza wysokość. No dobra, spoko. Aha, czyli z żoną też będziemy o tym rozmawiać. Okej, spoko. Z bocianem. Tu w Davern mamy wiele bocianów, to bardzo wdzięczne ptaki. Pejzaż był. Tu chyba raczej nic więcej nie ma. z kredens, w tym kredensie, toaletka z Aureli, gdzie szykuje się na co dzień. No dobra. Kochanie. Lady Lena przyszła do mnie z propozycją. Asalia jest wciąż młoda. Myślałem, że nie będziemy musieli o tym myśleć przed bitwą. Wiem, nie byłem pewien, co jej powiedzieć. Jeśli się zgodzimy, zaoferowała wsparcie w bitwie. Potrzebujemy jak najwięcej wsparcia, ale nie chcę, żeby Asalia już odeszła z domu. Decyzję pozostawiam tobie, kochanie. Nie, raczej chyba się nie zdecyduje na coś takiego. Nie chcę oddawać kolejnej córki. Pierwsze małżeństwo wyszło strasznie. Nie chcę tego powtarzać. W pewnym momencie będzie musiała wyjść za mąż. Wiem, to nie jest w porządku, ale nie chcę, żeby wychodziła za mąż za nieznajomego. Na pewno znajdziemy dla niej kogoś bardziej odpowiedniego po bitwie. Olżyło mi, trudno było mi sobie wyobrazić utratę dwóch córek w ciągu jednego roku. Nie tracisz ich, po prostu wychodzą za mąż. Wiem. Zaproszę Lady Lenę i poinformuję ją o mojej decyzji. Okej. Dobra, do zamku. Jak się zastanawiam, co ja tu bym miał jeszcze do wykonania. Dobrze. Te miecze wyglądają na dość ostre, ale mają około 1000 lat. Tarcza Davern. Okej. Została wykuta przez słynnego kowala Creverne. Okej. Randol. Chyba nic. Rzeka przyciąga tu wiele dzikich zwierząt. Cieszy mnie dźwięk ptaków śpiewających każdego ranka. Dobra, roślina. Okej. Te miecze to mnie to samo co tam, po obu stronach. Więc tu chyba raczej nic do odkrycia nie ma. Aha, zaraz. Powiem jeszcze co. Drogi król Davern. Zachodnie lasy w pobliżu Bransy nie są zaangażowane w twoje problemy. Niecodzienny przedmiot może doprowadzić cię do grzesznika. Działaj szybko, z poważaniem. Zachodnie lasy w pobliżu Borensy. Ten list nie ma pieczęci. Co o tym sądzisz, Henry? Ktokolwiek wysłał ten list, musiał bardzo się wysilić, aby zapłacić skrybie za napisanie go. To musi być ważne. Lepiej wyślemy generała do tych lasów, żeby zobaczyć, o co chodzi. Zaznaczyłem dla ciebie tę lokalizację na mapie, wasza wysokość. No dobra, czyli następnym razem go wyślemy. Ja jeszcze zobaczę. Tu jest jakaś ukryta... ta jest. Czy to jest to? Chyba tak. Chyba o to chodzi. Więc jak on wróci stąd, to wyślemy go po prostu do tej ukrytej wioski, czy chatki. A tymczasem następny tydzień. A, lorda. Aha, to jest trochę ich więcej. Znacznie więcej. Aha, i bankiera też można zaprosić. Okej. Tuleny to jeszcze się wstrzymam. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Vialit. Zaproś. Jeszcze zostało nam dwóch. W sumie rzecz ujmując. Okej, dobra. To teraz możemy przejść na następny tydzień. 12 tygodni zostało. A ja mam raptem tylko 9 zł. Ja pierdolę. 11. Ono od nas sporo kosztuje. Żebym ja to znowu nie przypłacił bankructwem. Zapisz, kontynuuj. Dobra, mamy generała, Alenę i zaproszonych. Wasza wysokość, szlachcic odwiedzający miejscową wioskę miał problem ze złodziejami, kradnącymi jego rzeczy. Poprosił mnie o znalezienie odpowiedzialnych. Poszukiwania nie były trudne i przeprowadziłem winnych, by przynieść sprawiedliwą karę. Szlachcic był bardzo wdzięczny i zapłacił mi tym złotem. O, wow, 11, super. To mi się podoba. I od razu... gdzie to jest? Mapa. I tu wysyłamy generała. Potwierdź. Okej. Alena. Wasza wysokość, pobliska rzeka wyschła. Mieszkańcy od wielu dni noszą wodę do swoich domów z jeziora. Posłużywszy się moim koniem, mogłabym im pomogłam im. Mają teraz zaoszczędzoną wodę na kilka dni. Czemu ona mówi jako on, a nie ona? Upewniłam się, że wiedzą, że to dzięki królowi. I super. Kolejny. Bankier przyszedł. Nie wiem po co. A, wtedy nie mieliśmy kasy, więc pewnie dlatego. Wasza wysokość. Mówią, że walczysz z bestiogłowymi. Dobrze słyszałaś. Przygotowujemy się do bitwy z Radowiem. Imię me Vialit. Starsi w mym rodzie walczyli z bestiogłowymi wiele lat przede mną. Słyszę, że przyprowadzili tu radowiańskiego psa do twego zamku. Mówią, że trzymasz go w ciemnicy. Chcę ci pomóc z tymi bydlakami. Dam ci ludzi i zasoby. 3 złota i 150 armii. W zamian za czerwonego kundla. Nie ma psa, nie ma armii. Prościej się nie da. Kurde. Na razie nie mam pojęcia, o jakim psiana gada. Czy tam on? W sumie nawet nie wiem, czy to jest kobieta, czy to jest facet, ale wydaje mi się, że kobieta. Do czego potrzebujesz tego ku człowieka? Mała nauczka i tyle. Przykład tresury dla reszty. Pokazać jego psim braciom, co się dzieje, gdy za daleko się wypuszczą. Będą trzymać dystans. Chyba wiem, o co chodzi. Chodzi o tego, co mamy w więzieniu chyba. O właśnie, no to też jest kuźwa ciężkie zadanie. Ale dobra, niech będzie. Zobaczymy, co z tego się urodzi. Jest cały twój. Rób co chcesz, ale oszczędź mi szczegółów. Świetnie. Zrobię to powoli. Musi wiedzieć, że tam jestem. A, jeszcze wasza wysokość. Pomożesz raz jakiemuś psu i zapomnij o moich wojach. Więc nie rób błędów, wasza wysokość. No nie, to taki jest battle jeszcze nade mną. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Niezły kawałek z zębiska. Jest piękny. Tyle mogę powiedzieć, wasza wysokość. Przepraszam, nie jestem za pomocna. Ten list napisany został na misternie zdobionym pergaminie. Czy wiesz, skąd może pochodzić? Daj mi podumać. To nie z moich ziem, wasza wysokość. Niepodpisany. Dziwny i niegrzeczny. To na razie wszystko. W porządku, wasza wysokość. Dobra, tutaj widzę Jovan, żołnierz, bankier, wieśniak. Trochę ich się tu zeszło. O, to widzę razem. Wasza wysokość, Sir Frederick nie żyje. Co proszę? Lord Jovan jest odpowiedzialny za pozbawienie go życia. Nie żałuję tej decyzji. Ani trochę. Ciekawe. Co cię do tego skłoniło? Nazbierało mu się i tyle. Frederick był agresywnym śmieciem. Lonna, jego żona, wiele wycierpiała. Odrzuciłeś go i wybrałeś pogromcę smoków. Oszalał, pił i pił. Wpadł w furię. Przeczuwałem, że zareaguje w ten sposób. Mistrz miecza, ale to pogarsza sytuację, gdy traci kontrolę. Szkoda, że to się nie wyszarzy. Te same te. Myślałem, że szanujesz Sir Fredericka. Nie chciałeś dołączyć do mojego sztandaru, póki on też się nie zgodzi dołączyć. Wyszkolił mnie. Czasami był całkowicie pijany i widziałem, jak się zachwycał w stosunku do Lonny. Weteran, teraz wyblakła gwiazda, ale kiedyś prawdziwa legenda. Nie mogłem patrzeć, jak się nad nią znęca, ale był wyższej rangi. Chciałem, żeby dołączył do ciebie jako pierwszy, ponieważ nie chciałem robić niczego, co by go zdenerwowało. Nie chciałem, żeby Lonna cierpiała za moją decyzję, na wypadek, gdyby się z nią nie zgodził. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak coś go sprowokuje. Zawsze robił się agresywny, kiedy pił. Wszyscy o tym wiedzieli. Strażnicy, wieśniacy, szlachetni rycerze, jasne. Frederick był Lonną. Bił Lonnę i nie wypuszczał jej. Nikt nie kiwnął palcem, żeby pomóc. Wszyscy byli zbyt przestraszeni, aby cokolwiek zrobić. Nie mogłem się temu przyglądać. Śmiało, zajmij mnie, jeśli musisz. Ale wiesz, Frederick na to zasłużył. Jeśli mnie zaoszczędzisz, dołączę do twojej armii. Pomogę ci wraz z moją główną jednostką w liczbie 120 ludzi. Zaoferuję również moich pikinierów, aby przyłączyli się do twojej bitwy. Poradzą sobie z każdą kawalerią, z którą mogą przybyć radowianie. Dam ci również 5 złota. To ja to karać go nie mam zamiaru. Zostaniesz uwolniony. To smutny dzień dla rycerstwa, ale rozumiem, dlaczego to zrobiłeś, Joe. Twoje uczynki zostaną odpuszczone i będziesz służyć nawet w nadchodzącej bitwie. Czyli mamy 490 i on chyba 150 daje, tak? Sugeruję, żebyś przez jakiś czas nie rzucał się w oczy, na wszelki wypadek. Dziękuję, wasza wysokość. Czyli mamy 610 żołnierzy. Dobra, bankier. Słyszałem, że wasz skarbiec nie jest w najlepszym stanie. Wasza wysokość. Chciałbym zaoferować swoje usługi. Nie chcę z żadnych korzystać, więc... Ale w sumie jest dobrze poinformowany. Dobra, jeszcze 2 wieśniaków. Wasza wysokość. My wiemy, jak to się stało. To stworzenie, ta wiedźma z lasu. Uciekła, wasza wysokość. Ktoś otworzył jej drzwi. Idiota. Jakiś głupiec był na tyle odważny, by szukać wiecznej mądrości. Wszyscy widzieliśmy, że wieczna mądrość to fałsz. Wiedzieliśmy, że ona jest tylko starą wiedźmą, ale jakiś młody chłopak uwierzył w opowieści. I teraz babuszka uciekła z lasów. Babuszka? Wasza wysokość, nie zna babuszki. Ona jest, cóż, czarownicą, starą wiedźmą, starszą niż ktokolwiek wie. Od zawsze to była. Jest niska i pokrzywiona. Kościste nogi ledwie podtrzymują warstwy starej, pomarszczonej skóry. Ma długi, haczykowaty nos. Jej włosy w nosie są tak długie, że sięgają jej do piersi. Nosi płaszcz z wężowej skóry i szalik wokół głowy. między drobnymi kośmi, starannie przyczepionymi do każdego pasma. Gdy idzie kości, stukają o siebie. Klik, klak, klik, klak. Mieszka w lesie, ale nikt nie widział jej od wielu, wielu lat. Legenda głosi, że niegdyś wabiła dzieci do lasu, aby je zjeść. Ale niektóre legendy mówią także, że da wieczną mądrość temu, kto jest na tyle odważny, by spojrzeć jej w oczy. Czy jest coś, co mogę w tej sprawie zrobić? Nie jestem pewna, wasza wysokość. Wiosce zapisała te słowa na naszych drzwiach. Odwróć się plecami do lasu, przodem do mnie. Zostawiła również stare kurze, łapki na naszych progach. Obawiamy się, że przyjdzie po nasze dzieci. Każdej nocy ktoś słyszy klikanie. Może przygotuje jakieś zaklęcie. Możesz, kurde. Za dużo oni złotach są, no kuźwa. A generała nie wyślę, bo generała nie mam. Wysłałem go wcześniej w tamto miejsce. Się trochę widzę, jednak pośpieszyłem. A jak tego nie zrobię, no to mi spadnie zadowolenie zapewne. Niestety. A on złota nie dał. Zignoruj ich, w końcu przestaną. Wasza wysokość, to nie żart. Wszyscy są przerażeni. Nie wiem, gdzie jeszcze szukać pomocy. Przykro mi. No niestety, byłem w trudnej sytuacji. Zostawiony -3. Wasza wysokość, coraz więcej ludzi gromadzi się, aby się modlić. Już nie mieścimy wszystkich w stodole. Chcielibyśmy zbudować nową świątynię, ale potrzebujemy pomocy w zaproszeniu świętych duchów do tego miejsca. Będziemy w łasce Boga. Pola będą bardziej żyzne, potwory będą trzymać się z dala, a złe duchy będą omijać naszą wioskę. Jeśli możecie, użyćcie nam dworskiej wiedźmy i odrobiny złota, aby zapłacić za materiały. Ludzie będą na zawsze wdzięczni. Dobra, jeśli weźmie na 2 tygodnie. 18, teraz widzę, bardzo dużo złota chcą. Dam ci ile potrzebujesz, 23. Haha, nie mam tyle. Dobra, wyślemy to wiedźmy, przynajmniej w tym przypadku. Będzie mogła pomóc wywołać dobre duchy do świątyni. Dobra, przynajmniej też nie będziemy płacić w kolejnym tygodniu za jej pracę. Niech bogowie będą z tobą. Dziękuję, wasza wysokość. Niech bogowie patrzą na was łaskawym okiem. No i dobra, trzymaliśmy z powrotem te +3. Tu widzę, gołębia nie ma, chociaż niby gołąb jest. Zobaczmy, czy mogę teraz coś napisać, czy nie. Dobra, wstajemy. I robimy obchód. Ale widzę, że obchodu nie ma. No dobra, w takim układzie po raz pierwszy dość szybko to pójdzie. Mamy 18 tydzień. Wciąż mógłbym zaprosić lorda. Ajajaj. Dobra, to zaprośmy. Kogo by tu można zaprosić? Ten tylko daje 3 zasoby, 80 ludzi. To jest 1 złoto, 3 zasoby, 130 ludzi. Masza. To zaprosimy. Dobra, mapa. Czyli tak, tu wysłaliśmy. Jak rozumiem, tu jeszcze mamy znak zapytania, więc tu musimy wysłać kogoś. Ale to nie w tym tygodniu. Dobra. To teraz chyba powinien tam przejść. Dobra, mamy 35 złota. A, przygotuj wiedźmy. Wiedźma będzie dostępna podczas bitwy. 20. 11 tygodni. A w wojska musimy mieć 1000. Okej. Może się uda to ogarnąć. Nowa generowi ceny 9 będzie płatność. ale to chyba przejdziemy w następnym tygodniu. 11 tygodni, czyli teoretycznie by wychodziło, że jeszcze gdzieś koło 6 odcinków. Coś koło tego, może będzie 5, zobaczymy. Dobra, w tym momencie zapisz, zamknij. Ja wam serdecznie dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny odcinek. Za tydzień.